Witam serdecznie, Szymon z Polankiewicz, z tej strony się kłania. No jest wieczorno, już dosyć mocno chłodnało, więc kocykiem się troszkę okryłem. Wziąłem lampeczkę, postawiłem lampeczkę, notabene taka, która, no tam, taka, która tam powiedzmy sobie z wyglądu troszkę przypomina tego takiego robocika, już nie pamiętam jak on się nazywał, z Gwiezdnych Wojen, jakiejś tam konstrukcji. Ale ten nie ten na dwóch nogach, tylko ten na kółeczkach jeżdżących taki. No i taka lampeczka w tej chwili świeci troszkę tak, żeby mnie też było widać. Po nagraniu wyłączę. W międzyczasie będę popijał sobie moją ulubioną gorącą cykorię w tej chwili. A po nagraniu zajmę się również obserwacją, ulubionym moim wieczorem też zajęciem, czyli takim wytłumieniem swojego organizmu, swoich myśli. Wyłączenie poprzez to, żeby poprzez to wytłumienie, wyciszenie, skomunikować umysł z sercem, serce z umysłem, żeby te dwa umysły główne, czyli ten w okolicach brzucha, prawda, i ten w głowie, żeby one się skomunikowały. No, a i najlepiej byłoby, żeby wtedy całe ciało jakby się zaczęło porozumiewać w sensie bardzo, bardzo pozytywnym i stwierdziwszy to ciało mówi, ok, teraz będziemy się tutaj relaksować i będziemy powodować, żeby te półkule, które czasami gdzieś tam biegają po różnych galaktykach, jedna w tej galaktyce, druga w drugim końcu galaktyki, żeby te półkule mózgowe w którymś momencie również dotarły do siebie, zaczęły też się porozumiewać. I to jest takie dzieło, które się czyni, które podpowiada, żeby warto było robić raz na jakiś czas. Oczywiście to nie musi być w wersji kocowej z lampeczką, prawda, i pod namiotem, gdzieś tam potem patrzenie gwiazdy. Może być to wersja zupełnie taka, gdzie w którymś momencie w swoim zaciszu swojego domu czy mieszkania takich rzeczy dokonujesz, czy po prostu też wyjdziesz gdzieś na spacerek, jaki masz takie możliwości. Zawsze znajdziesz swoje takie maluśkie refugium, które to ty to refugium tworzysz. Kilka zdań na temat tego, że jest takie bardzo duże światło w tunelu tej świadomości, tej takiej ważniejszej świadomości, nie tej zwykłej takiej świadomości lodówki, pralki, świadomości żelazka, prawda? Gdzie żelazko wie, do czego służy, jeśli nadano by mu jakiś tam sposób myślenia, to żelazko wie, że służy do prasowania, prawda? Że lodówka służy do mrożenia, a pralka do prania. I to na tym się kończy czasami. I nie o taką świadomość mi chodzi. Chodzi mi o taką świadomość, w której doskonale jesteśmy zorientowani, że jest coś więcej na tym świecie niż te kuriozalne czasy, że jeśli one się dzieją, że w jakiś sposób to, co nam zgotowano, prawda, wykańczając gospodarkę, dbając o to, żebyśmy maksymalnie byli niezdrowi, żebyśmy się umoczyli w chorobach, prawda? No i niestety wielu, bardzo wielu łyknęło to zdecydowanie i to widać i słychać, nie ukrywam. I często słychać już nie tylko z tego, co ludzie mówią, ale z obserwacji, jak się zachowują, prawda? Jak ich organizm dźwiękami reaguje. I tu nie chodzi mi o wydalanie gazów, ale po prostu z racji naturoterapii troszkę obserwujemy i widzimy, że ludziska się męczą. Ale męczą się tak jakby nie wchodząc w ten kanał świadomości, męczą się dlatego, że dla nich głównym ołtarzem jest i główną prawdą jest TV, to zarażone, skażone, wybitnie TV. Zatem mówiąc o tym, że jest światełko w tunelu, jest sporo ludzi, którzy szukają pewnych rozwiązań, którzy szukają rozwiązań takich, które pozwolą im lepiej funkcjonować, w konsekwencji taniej funkcjonować, bo wiemy doskonale, że tutaj taka dygresja, że świat jest tak skonstruowany, żeby poprzez inflację, poprzez różne dziwne rzeczy, jakieś tam 1555,5 podatka w trosce o nasze zdrowie, to się opodatkuje coś, co jest cukrem, prawda, w trosce o nasze zdrowie, zadba się o to, żeby za chwileczkę diesel czy benzynka były droższe w trosce o nasze zdrowie, wykończy się między innymi polskie górnictwo, zastępując je potem czymś o wiele droższym w konsekwencji. W trosce o nasze zdrowie zaczyna się nam wciskać, że samochody hybrydowe czy też elektryczne, że one na pewno są zdrowsze. Tak, jak już jadą, to owszem, ale te kobalty, te wszystkie rzeczy, które trzeba wydobyć, a potem to wszystko zlikwidować, to fajnie też chyba Cejrowski wyliczył, czy ktoś do niego wysłał wyliczenie, że niestety jeśli chodzi o czystość, to te konsekwencje budowania samochodów elektrycznych i tego, co wokół tego wszystkiego jest, jest o wiele bardziej zanieczyszczające naszą planetę niż te takie sobie powiedzmy nasze, te współczesne.
Ale to taka dygresja w tym wszystkim. No, dlaczego ta dygresja? Dlatego, że cały mechanizm jest tak skonstruowany, aby cały czas było drożej, cały czas było drożej, cały czas było drożej, cały czas im więcej pracujesz, tym summa summarum się okazuje, że ten czas jakby szybciej biegnie, bo biegnie szybciej. Do tego jakby cały czas te finanse, które już myślisz, że są ok, i raptem się okazuje, że nie. A z drugiej strony zauważasz takie dziwolągi jak Musk, prawda, który tam wysyła ileś tam tysięcy tych satelit, prawda, wysyła w kosmos, nie wiadomo co tam jest instalowane, bo części do tych satelit te produkujące dla wojska firmy coś tam instalują, jest tak, że do końca nie wiadomo co tam jest wysyłane, ale nie zmienia to faktu, że jeśli ktoś umie liczyć, to wie doskonale, że pieniądze, które na to idą, nie mogą pochodzić fizycznie z produkcji samochodów Tesla, że gdzieś ktoś to jeszcze tam ładuje te pieniądze. Więc tutaj jakby kroi się coś kolejnego w tym wszystkim i jedną z takich metod dla nas jest to, żebyśmy ciągle byli zajęci poszukiwaniem tego grosza, żeby w miarę normalnie funkcjonować, żeby popłacić te wszystkie opłaty, prawda, jakby nieprawnie się tutaj bierze pieniądze za wodę, prawda, prąd tutaj cały czas rośnie, stałe jakieś tego wszystkiego są olbrzymie. Tym bardziej, że wiem, że właśnie Tesla, Słowianin notabene z pochodzenia, nie chodzi mi o firmę, tylko chodzi mi o człowieka, wymyślił przecież tą energię darmową, prąd w ziemię i już możemy z tego czerpać. Takie rzeczy są i włodarze tego świata doskonale o tym wiedzą, mają to wszystko do dyspozycji. Gdyby byli uczciwi, to oczywiście by nam dali taką możliwość, a z drugiej strony wiemy również, że gdyby tak w tej chwili, to kiedyś, pamiętam, kolega znajomy z Kanady, profesor fizyki, mi takie coś powiedział, że no wiesz, no, wyobraź sobie, że w tej chwili na całym świecie dajemy ludziom wolną energię za darmo. No to się wysypie cała gospodarka i dojdzie do wojen w tym wszystkim, bo ludzie nie są kompletnie gotowi. Tak, oczywiście, tu miał absolutną rację, ale gdyby to troszkę uświadomienie rozłożyć w czasie, to na pewno wszystko byłoby to dobrze skonstruowane. No ale włodarze mają to do siebie, że mają zupełnie inne zamysły w stosunku do nas, niż nam się czasami wydaje. Na pewno nie są one zbyt dobre, ale możemy sobie z tym poradzić, między innymi łapiąc komunikację między umysłem a sercem, sercem a umysłem, między dwoma umysłami, kiedy wchodzimy w tą świadomość taką już z pozycji energetyczną, duchowej i duchowej, więc tutaj podnosząc te nasze wibracje, jesteśmy dosyć mocno chronieni przez samego siebie, tego tam z tych wyższych rejestrów, tak bym to powiedział. Zatem te podwyżki, one się dzieją po to, żebyśmy cały czas byli zaangażowani w coś, czego nie chcą włodarze tego świata, czyli nie chcą, żebyśmy my zajęli się informacją, która jest zawarta w nas, tym kosmosem, który jest w nas. I mówiąc o tym świetle, faktycznie poprzez sferę pytań, które ludzie zadają nam w najdroższym sklepie, w medycynie zdrowia, prawda, do tego doktor zdrowie, prawda, docierają, czyli do nas i wspólnie, interaktywnie, ale podpowiadamy masę rzeczy, w rozmowach ewidentnie poszukują, mają pytania, mają jakieś tam niejasności, więc chcieliby tam jeszcze coś zweryfikować. No i sięgają właśnie po tą naturę. Mamy dosyć szerokie spektrum w najzdrowszym sklepie, wspierając to oczywiście medycyną zdrowia. To jest niesamowite, kiedy widzimy ten błysk wokół, kiedy rozmawiamy i wiemy, że to, co mówimy, to, co sugerujemy, to, co podpowiadamy, jest zrozumiałe i będzie zweryfikowane w sposób taki, który będzie przyjazny dla tych, którzy rozmawiają z nami. Zatem jest światełko w tunelu. Pamiętajmy, skupmy się z tym na tym tekście, że natura dała nam wszystko, abyśmy zdrowi byli. Pamiętając oczywiście, że ktoś dosyć skutecznie dba o to, żeby tą naturę zepsuć. Skąd takie obserwacje, że chcą ją zepsuć? No oczywiście już pomijam to chemtrails, drodzy Państwo, już tak nas kropią od góry z samolotu, że się w głowie nie mieści. Na pewno to nie są smugi kondensacyjne, one zupełnie inaczej wyglądają, a według prawa lotniczego samoloty nie mają prawa robić jakichś dynamicznych, dłuższych smug kondensacyjnych, więc tym bardziej jak ktoś weźmie dobrą lornetkę, to zobaczy, że te samoloty to nie są pasażerskie, nie bez powodu dziwacznie jakoś takie siatki krzyże robią nam na niebie, także sugerując, że nam krzyż na drogę szykują. Chemtrails oczywiście, glifosat powszechny, te wszystkie inne rzeczy, te wszystkie sprawy związane z tym 5G i tak dalej, ci wszyscy, którzy łyknęli to, że hurra, będzie lepszy internet, nie zdają sprawy z tego, z tych pól torsyjnych, które są wytwarzane i przy tym, jeśli dbasz o to, żeby być wysokowibracyjnym, w wysokich rejestrach, to przed tymi polami torsyjnymi jesteś w stanie się ustrzec, prawda, i możesz je w jakiś sposób rozpuścić, tak bym powiedział.
Nie jest to proste, to wymaga sporej pracy takiej nad sobą, uciekając troszkę, może to nie jest dobre słowo, powodując, że w tej gonitwie, którą mamy, bo ta gonitwa to jest ta ciągła podwyżka, prawda, ta inflacja i te wszystkie inne rzeczy, o których mówiłem, to jest taki prosty mechanizm, a z drugiej strony takie maski się pojawiają, czy inne gejce, czy jakieś tam cuken, no jak to Słodka Góra, takiego nazwisko tłumacząc, to mówię o facebookowym gościu, czy tam paru innych, i matematycznie, ekonomicznie ich te majątki się nie spinają, a jednak one są potężne, prawda? Czyli to troszkę inaczej tam ta ekonomia działa niż tutaj dla nas maluczkich, tak się wyraża. Zatem podkreślam jeszcze raz, jest światełko w tunelu, ważne, żeby sięgać po tą świadomość tam głęboko w nas, tą kosmiczną, taką, o którym troszkę mówiłem, o kosmosie w nas, prawda, i ta cała prawda, która jest w nas. Więc warto przeanalizować to spokojnie, no i zacząć rozumieć, że natura dała nam wszystko, byśmy zdrowi byli, ale natura taka, która jak na przykład idziesz do lasu, to automatycznie i wytłumisz się, nie chodzi mi tylko o zbieranie grzybów, to też daje fajne satysfakcje zdrowotnościowe, ale pamiętając, że jesteś w lesie i kiedy się tam wyłączasz w szczególności, to las jest tym czymś, co w sposób znakomity już podnosi również twoje rejestry. Do tego ma te pewnego rodzaju fluidy. Te ujemne jonizowanie, prawda, na które się załapujemy, więc tam masę fajnych rzeczy się dzieje i to trzeba zastosować również w stosunku do siebie, stworzyć taki las wokół siebie, nawet jeśli w tym lesie nie jesteś. I to naprawdę działa, muszę Państwu powiedzieć. Kiedy teraz w sobotę miałem klienta w gabinecie z pozycji medycyny zdrowia, czyli bardziej zabieg bioenergoterapeutyczny, ale również z elementami masażu, biomasażu i polarity, to między innymi zrobiłem taką właśnie sesję leśną, że tak się wyrażę. Temu panu z racji tej, że tam musiałbym 20 minut jeszcze po działaniu DMSO między innymi poleżeć, więc po koniec tych 20 minut zrobiliśmy taką podróż do swojego refugium i to zielone światło i pan był niezwykle zdziwiony, zaskoczony, że można właśnie w ten sposób dobrze się poczuć. I to było fajne. No i do tego był zdziwiony, że kosztowało to bardzo przyzwoicie, był spodziewał się dużo większego wydatku. Życzę pięknego, cudownego wieczoru, nocy, tego zielonego światła w tunelu do świadomości tej energetycznej, energetyczno-duchowej, duchowej, takiej, która zaprowadzi, wyjaśni, pomoże chronić się przed tymi wszystkimi dziwnymi rzeczami, które się dzieją wokół nas. Szymon Spolankiewicz z tej strony się kłania. Najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia biogabinet.eu i my, mistrzowie bioenergoterapii, Elżbieta i Szymon Spolankiewicz. Do miłego, baw się dobrze.